potrzebuję pomocy! Co? Co się dzieje, synku? Chcę to, ale nie dosięgam! A, proszę cię bardzo, maluszku! Tato, nie idź jeszcze! To też chcę! A, to? Okej, uprzejmie proszę! Nie, nie! Tato, jeszcze to! To też chcę! Wygląda na to, że tata zauważył japonki synka i wpadł na jakiś pomysł. Teraz chłopiec jest w stanie wszystkiego dosięgnąć. Jak miło! Japonki na platformie. Dobry pomysł. Brawa dla taty. Dobra robota. Lukas smacznie śpi. Uwaga! Mamo! Mamo! W pokoju Lukasa są potwory. Mamo, ja się boję. To są jakieś potwory. Cóż, nic takiego nie widzę. Boję się teraz spać. Spokojnie, sprawdzę ponownie. O! Cóż, mama się lekko przestraszyła, bo wydawało jej się, że coś zauważyła. Ale to tylko spryskiwacz. Wygląda na to, że mama ma pewien pomysł. Zawsze jest jakiś sposób, by pozbyć się lęku przed potworami. Wykorzystaj butelkę spryskiwacza, dodaj wykręcone oczka, ile tylko chcesz. Wlej odrobinę wody i gotowe. Napisz na buteleczce odstraszacz potworów. Idealnie, mamo. Zobacz, co dla ciebie mam. Odstraszacz potworów. Sikamy! Lukas zachowuje się jak prawdziwy, waleczny pogromca upiorów. Dzielny chłopiec. Proszę, na wszelki wypadek. Teraz możesz spać spokojnie. Dobranoc. A, zobaczcie, jak chłopiec słodko śpi w ramionach mamy. Sama słodycz. Mama wygląda na zmęczoną. Łóżeczko jest za małe. Mamo, gdzie ty idziesz? Rosę, zostań. Nie chcę spać z tobą. Ojej, mama wygląda na wykończoną. Łóżeczko jest niewygodne dla dwóch osób. Chodź tu. Twoja kolej, by spać z naszym synem. Proszę, zostań tu. Zasługuję na chwilę odpoczynku. Teraz w łóżeczku synka jest tata. Ostrożnie. Ojej, cóż, wybudził się. Mamo! Cii, spokojnie, ja tu jestem. Mama już śpi. Zainspirowany rodzinnym zdjęciem, ojciec ma pomysł. I zobaczcie, chłopczyk śpi jak aniołek. Tata zrobił maskę ze zdjęciem twarzy mamy i zakrył nią swoją twarz. Dobra robota, tata jest najlepszy. Mama sprząta, kiedy dzieci są w szkole. Za chwilę wrócą. Mamusiu, miałam wypadek, boli. Ojej, co się takiego stało? No mów szybko. Mam zadrę. Ojej, musimy ją wyciągnąć. Usiądź, nie bój się. Zobaczmy, co tu mamy. Szczypce. To zadziała. Ała, 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 to boli, mamo, nie. Siedź spokojnie. No dobrze, znajdziemy inny sposób. Co? Nie patrzę. Jak to możliwe, by wyjąć zadrę przy użyciu strzykawki? Wow. I gotowe. Co? Nawet nic nie poczułam. Dziękuję, mamo. O, nie ma sprawy, Eli. Teraz chyba czas na kąpiel, kochanieńka. Bój! Normalny wieczór w domu. Ale zaraz. Eli je piasek. Nie, nie, nie. Eli, ile razy ci mówiłam, piasku się nie je. Tata jest bardziej wyluzowany. Ma mnóstwo pomysłów na każdą sytuację. Oto jeden z nich. Wrzuca ciasteczka do blendera i zmienia je w kruszonkę piasku.
przynajmniej nadaje się do jedzenia. Sprytnie. Proszę, kochanie, teraz możesz już jeść. Co? Zwariowałeś? Pozwoliłeś jej znowu jeść piasek? Spokojnie, moja droga. To kruszonka z ciasteczek. Wow, brawo, kochany. Znowu wszędzie bałagan. Och. Potrzymaj, muszę tu posprzątać. Ach, te dzieciaki. Co to takiego? Fuj, stary, brudny lizak. Potrzymaj, Eli. Ojej, mama dała dziecku lizaka. Chwila, co ja właśnie zrobiłam? Uff, to by dopiero było. Kochanie, nie wolno ci tego jeść. Lizak jest brudny. Teraz Eli jest smutna. Mama natrafiła na jajko niespodziankę i wpadła na świetny pomysł. Kochanie, mam dla ciebie nowego lizaczka. Ale to nie wszystko. Spójrz. Lizak jest w osłonce, więc jeśli upadnie na ziemię, to się nie pobrudzi. Lizak, super! Mój ulubiony smak. Ups, przepraszam, nie chciałam. Żaden problem. Podnieś do góry i go otwórz. Widzisz? Idealnie czysty. Mamo, wow, ale sprytnie. Wiem. Co tu się dzieje? Mama weszła w jakąś kałużę. Ale chwila, są ślady. Co tu się wyprawia? Eli je loda, który się topi i kapie wszędzie dookoła. Halo, czy ty nie widzisz, co robi twoje dziecko? A, przepraszam, oglądałem filmiki Gocia. Już sprzątam. O nie, nie denerwuj się, nie denerwuj się. Wezmę to. Wygląda na to, że mama ma lepsze rozwiązanie niż bieganie ze szmatką za córką. Stworzyła tarczę ochronną z pokrywki. Kochanie, jesteś najmądrzejszą kobietą. Tak, tak. Nareszcie to czas dla taty. Może teraz zająć się jedzeniem chipsów sam na sam. Ale chwilka, to Eli. Usłyszała dźwięk otwieranej paczki chipsów. Nie, tylko nie to! Wygląda na to, że Eli podkradła tacie przekąskę. Nie da się mieć tu ani chwili dla siebie. Może jest jakiś sposób? Może tak. Tata coś wymyślił. Tata przymocowuje haki nad drzwiami. Lina? Jak to ma niby działać? Przykleja ją do paczki chipsów i znowu ją otwiera? Ciekawe. Tym razem jest pewny siebie. Ach, kiedy drzwi się otwierają, mechanizm podciąga paczkę do góry. Nie widać jej. Kiedy Eli zamknie drzwi, paczka wraca w ręce taty. To świetny pomysł dla rodziców, którzy chcą chwili tylko dla siebie. A tata jest mistrzem, jeśli chodzi o nowe pomysły. Tata przygotowuje się do ważnej wideorozmowy z szefem. Córka jest zajęta, więc wszystko powinno pójść gładko. Ach, moje dokumenty. Cóż, niezły strój. To plusy pracy z domu. Eli wygląda na podekscytowaną w związku z rysunkiem. Okej, jestem gotów. Hej, hej, hej! Matko ty moja, bądź ostrożna! Na szczęście z koszulą wszystko w porządku. Spokojnie, spokojnie, napij się soczku. Twoje spotkanie, pamiętasz? Dzień dobry panu. Wygląda na to, że duch artysty opanował Eli. Ups! Znów wylała sok na dokumenty ojca i stół. Co? Proszę pana, przepraszam, zaraz wracam. Tata jest wściekły. Eli, mówiłem ci, że to ważne spotkanie. Chwileczkę. Folia plastikowa? Tata znowu wpadł na kolejny genialny pomysł. Używa folii, by unieruchomić szklankę z sokiem. Odrobina taśmy. Finalne zabezpieczenie. Mała słomka. I gotowe. Teraz wszystko powinno się udać. Ojej, znowu? Ale chwila, nie rozlało się. Tata jest naprawdę mądry. Ale czy nie zapomniał, że jego szef czeka, aż wróci do rozmowy? Przepraszam pana, o czym to mówiliśmy?
Czas na drzemkę. Ała! Kto zabrał moją poduszkę? Co się dzieje? No tak, to Eli. Wzięła poduszki, by stworzyć przytulną przestrzeń do zabawy. Hej! Eli, oddaj mi ją. Muszę się położyć. Nie, mamo! Potrzebuję jej! Ale jestem zmęczona, kochanie. Eli się denerwuje. O, rany. Co by tu poradzić? Mamy tyle balonów. Chwileczkę. Już wiem. Mam świetny pomysł. Mama zawsze znajdzie idealne rozwiązanie, by odzyskać poduszkę i zadowolić dziecko. Potrzebna będzie duża torba próżniowa. Wrzucamy balony do środka. Otwieramy. Wyciągamy powietrze. I zamykamy. Bajkowa poduszka jest gotowa. To nie tylko poduszka, ale prawdziwa sofa z balonów. Wygląda lepiej niż prawdziwa. Eli jest zachwycona przemianą. A mama ma w końcu czas na drzemkę. Sukces! Lukas wybiera, co założyć na dwór. O-o! Mama tyle czasu składała te ubrania. Musimy to szybko ogarnąć, zanim zauważy. Ale problem polega na tym, że ani tata, ani syn nie wiedzą, jak to dobrze zrobić. Wygląda okropnie. Chwila! Tata zauważył karton i wpadł na jakiś pomysł. Dokładnie! Tata wie, że są zabawniejsze i łatwiejsze sposoby na ogarnięcie ubrań. Kawałek kartonu wystarczy. Jedna strona, druga strona, na pół i gotowe. Tata i syn spisali się na medal. Sprawnie! Świetnie, synku. O! Połóż tutaj, tato! Super, tato!